Cześć wszystkim, piątek, godzina 7:30 dzisiaj. Przyjechałem w to samo miejsce co ostatnio. Spróbować jeszcze poważyć z tymi okonkami, może jakieś szczupaki. Na razie sporo mgły, ale tam już ponad górami fajnie słoneczko świeci, czyli zaraz tu też wyjdzie słoneczko, będzie fajnie ciepło. Widzę, że wody strasznie dużo opadło. No zobaczymy jak będzie. Pierwsze opuszczenie blaszki i siedzi okonek. Mały jak zwykle, ale przynajmniej coś się dzieje na razie. Nie najgorzej jak za pierwszym rzutem. Kupiłem nową blaszkę, zaraz wam pokażę jak to wygląda. Taka troszkę dłuższa jest, złota. Kotwiczkę sam zrobiłem z takim chwostem. Zobaczymy. Zobaczymy jak to się będzie sprawować. Siedzi. Dał się skusić drugi z tej samej dziury. O, ten już ładny. To już jest ładny okonek. Na razie. O, siedzi drugi, trzeci w sumie. Proszę. O, śledzi kolejny. Na razie nie jest źle. Dwie dziury. Czwarty okoń. Malutki. O. Siedzi okonek. Nawet nie poczułem jak wziął. Proszę. Kolejny do kolekcji. Thank you.
siedzi okonek. Po dłuższym szukaniu znalazłem troszkę rybków. Musiałem przejść jakieś pół kilometra, żeby znaleźć rybki, bo totalnie nic się nie działo w tych miejscach, co ostatnio łapałem. Proszę, siedzi. I nawet takie wymiary, nie takie maluchy, jak tam brały. O, i ten ładny. O, proszę, jaki garbusek. Jeszcze przynęta do dna nie do końca opadła. Już siedzi, taki o. Hops. O, już siedzi. I to ładne. O, proszę. Jakie garbusy. Piękne rybki. I już jestem zadowolony. I już jestem zadowolony, bo fajne rybki się udało połowić, fajne okonie. I siedzi kolejny. O, spadł. To nic. I siedzi. Proszę. O, i siedzi kolejny. Tylko opuściłem blaszkę w dół powoli. Stryk siedzi. I siedzi kolejny. Nawet nie podciągam blaszki do góry, tylko od razu siedzi. I siedział. Siedzi. Ładne okonie. Super. Superanckie okonie. Proszę.
Proszę bardzo. Superanckie okonki. Siedzi kolejny niewielki. Siedzi. Niesamowite. Dosłownie wierciłem dziury obok, kawałek, nic, zero. Mówię, a spróbuję troszkę głębszą wodę na środek jeziora. I od razu ryba za rybą walą jak głupie. A mogłoby się wydawać, że ryba po prostu nie żeruje i pora się zwijać do domu. A tu proszę. Siedzi. Ryba za rybą. Proszę, jaki fajny okonek. Siedzi. Zapełnił mi się trochę pojemnik tymi rybami. Takie niewielkie okonki, bo wypuszczę je tutaj obok do dziury trochę, odaszę na bok. Raz, dwa, trzy, 11, 12, 13, 14. 14 okonków, prawie że z jednej dziury. Tutaj o. Dalej na środku trochę. Przeniosę się gdzieś trochę tu, trochę w bok, trochę tu. Poszukam. Siedzi okonek. Znalazłem trochę głębszą dziurę znowu. No i są. Pasiaczki. Głęboko ze 4,5-5 metrów głębokości nawet. Siedź. Fajne uderzenia takie po wędce czuć całe. Niewielkie rybki, a to jest już naprawdę super pogoda, dzisiaj jest bezwiecznie, 10 stopni, czuć wiosnę, ptaszki śpiewają już. Naprawdę,
Czuć, że idzie wiosna. O, było uderzenie. Ole, teraz jest ładna ryba. Jest pasiaczek. Super. Nie spodziewałem się dzisiaj takich ryb w ogóle. To już chyba dzisiaj z szósty, siódmy taki ładny okuń. Super. Siedzi kolejny. Tym razem trochę mniejszy, ale też fajnie, że jest. Siedzi. Co tu się dzieje? Proszę. Siedzi. Proszę, małe okonki, fajne. Superancko biorą. Jest petarda. Oddaj blaszkę. Jest fajny okonek. To już są fajne okonki. Wypuszczę sobie teraz te okonki tutaj, co złapałem, bo już mi troszkę zaczynają słabnąć. Tutaj było raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Osiem fajnych okonków było. Siedział okonek w nowej dziurze. Siedzi. Uderzenie blaszką o dno i okoń sprowokowany. Ostatnie wypuszczanie rybek dzisiaj. Jest jeden fajny okonek. Takie żywczyki małe. W sumie ile było dzisiaj rybek, to nie wiem. Nie liczyłem wszystkie, ale myślę, że około 40 rybek wpadło. 40 okoni. Kilka zabieram ze sobą na kolacyjkę dzisiaj.
takie fajniejsze te garbuski, co mi się trafiły, to będą na kolację dzisiaj. A ja z wami się żegnam, do następnego, cześć.